Warszawa, około 10 rano. Szturm batalionu Zośka na niemiecki obóz koncentracyjny Gęsiówka. 5 celnych strzałów z polskiego zdobycznego czołgu Pantery otworzyło drogę do wolności Żydom nie tylko z Polski, ale też z innych państw. Drzwi baraków rozwarły się pod naporem i zaroiło się od pasiastych postaci. Nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, że jesteśmy wolni. Żołnierze AK wyzwolili 348 Żydów.